Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry Deus Ex Human Revolution. I dzisiaj może być troszeczkę krócej niż zwykle, ponieważ jest sobota, nagrałem już piąty materiał dzisiaj, a jest dopiero 14, także dzisiaj mam dość duże tempo, ze względu na to, że później nie będę mieć czasu, a następnie jeszcze w niedzielę mnie w ogóle nie będzie w domu, także muszę sobie nagrywać również odcinki na poniedziałek. I z tego co wiem, tutaj ten kod mi nie działał. Także powiem wam chyba, że nie będę na razie... Poczekajcie... wiecie co, muszę sobie ogarnąć... Kurczę... Niewyposażenie... o właśnie, misje główne. Żeby to mi się jakoś tak... O! Teraz, zajebiście. Wiedziałem w klinice Limb. O, dobra, no. I teraz jest git, bo miałem za duży syf na mapie, a tymi myślę misjami pobocznymi to... chyba się nie będziemy zajmować. Zresztą dajcie znać, czy się zajmować tymi misjami. Jakoś tak mi się nie widzi tak bardzo rozwijać tej serii. Bardziej bym chciał ją, powiedzmy, skończyć jako ogólny wątek fabularny i zająć się jakąś inną serią. Także idziemy sobie teraz do naszego domku. A to będzie... to jest tutaj? Tak. Czyli idziemy do M5, tak? Tak, to by się zgadzało. M5, a tu jest klinika Limb. Nie, dobra, to idziemy do domku, do M5. I have a message for you from one of your former colleagues, a detective Alexander. Jenny, what did she want? She said she could use some help if you could make your way over to Grand River Road. And might I just add, as wonderful as it is to have you back at the office, I am not your personal dating service. No dobra, gościu, nie ten. O. A dokąd to prowadzi? Dzień dobry. Całe podziemne miasto. Jakaś elektroliza wody, cholera wie co to jest. Chyba nie chciałbym tam wpaść. Czy zaraz pindolny, to zobaczysz. Ja myślałem, że za tym coś będzie. A! Chyba mnie kopło. Dobra, jakiś podziemny kompleks w ogóle. Dobra, wychodzimy. Jak pewnie będzie to nas dotyczyć, to... tutaj będzie dało się jakoś przejść, wyjść i tym podobne. Tylko teraz totalnie przyszedłem do innej dzielnicy, cholerka. No dobra, idziemy do M5. Tak, stąd się pewnie teraz nie będzie dało wyjść. Czekajcie, coś jest. Fucking bitch, no. Dupa. Czyli trzeba jednak przejść znowu tym przejściem. Co mnie nie za bardzo cieszy, bo to znaczy, że zmarnowałem troszkę czasu. Godlike. Dobra, przynajmniej teraz nie będziemy, wiecie. Ogólnie tak, ktoś tam mi napisał, żebym dawał w hakowanie, w skoczność i w coś jeszcze, także... O. Kurde, akurat tędy, no dobra. Myślałem, że będzie z tamtego zapisu, ale dobra. Czy musimy się wrócić? Tylko którędy ja biegłem? Jakoś tak tutaj pamiętam. Tutaj do końca. Teraz na lewo. Tutaj się na mnie darł ten gościu. O, to by się nawet zgadzało. No
Bo co? Kurdziewa. Teraz bym się śmiał, gdyby mnie tak zaatakowali. O. Tędy? Być może. Zobaczmy. Chyba tak. Tak, to będzie tutaj. Tu za chwilę będzie wyjście, tak? Tak jest, dobra. Zajebiście, czyli wychodzimy znowu na powierzchnię i udajemy się w końcu do naszego mieszkania. To było M5. Tak, M5. Że tutaj się pamiętam nie dało przejść. Tędy przez drzwi. Tu są te drzwi. Nie, przez drzwi się też widzę nie da. Czyli trzeba chyba przejść ogólnie przez tutaj całe to miasto od tej strony. No, dobra. No to wyszedłem już na prostą. Aż już cię powiem wam teraz jak głośno. Hey, Jackson. Long time no see. O, Aleksander. To jest ta wiecie. Dobra laska, zagadajmy do niej. Jensen. My god, it's been a while. Remember me? We used to work the old 17th precinct back in the day. I wish I could go with the good old you haven't changed at all bit, but that'd be complete and utter bullshit, right? Przyja, a zalatnie. Yeah, I guess that's one way to put it. I like your new style. A bit revealing for my taste, but not entirely unappealing. Oh, yeah? Well, don't get your hopes up, big boy. I'm undercover, keeping tabs on derelict rowballers. I've got a hunch something big's coming. Why do I get the sudden feeling you're about to include me into that something big? Because you're clever. That and the fact that, well, it's pretty obvious. But jokes aside, you couldn't have come at a better time, Jensen. This case I'm on? We're still kolejna misja poboczna, no chyba bez tego się nie obejdzie. Go ahead. I'm with IA now, and we're working a sting on a dirty cop named Jack O'Malley. Elusive motherfucker. I mean, men in black elusive. We know he's involved in drugs, weapon dealing, tied into the gangs. But he's clever, and we just can't seem to pin anything on him. I swear, he's got friends in high places. Okay, and where do I fit in all this? You're an outsider. You can go places we legally can't. I need someone to do a couple of things. Break into his apartment, sneak into DRB territory, and finally, go undercover posing as a hitman. This guy is nothing minor, Jensen. He's the real deal. Major player, major consequences. We have to get him before shit hits a fan. You in? Dobra, zgodzimy się. Może kiedyś się tym zajmiemy. I'm in. All right then, let's get to work. Like I said, I've got a couple of very promising leads, but O'Malley's got friends among the powers that be. I wouldn't be able to get my hands on a warrant, even if I had footage of the perp confessing in real time as he's finger-painting his motive on the wall in the victim's blood. So I guess we're gonna have to break a few rules. Okay. But we have to be careful how we handle this. It could discredit your investigation. True, but thing is, Jensen, it's either this or there simply won't be an investigation. You know me, I usually play by the book. Only this time, the bad guy's a friend of the publisher. Mieszkanie. So what am I looking for in O'Malley's apartment? Information, drugs, weapons. Basically anything you think can be used to build a stronger case against him. The more you get, the better. No, okay. Widzę, że o wszystkim What's trzeba pogadać. DRB territory? Yeah, I needed to get in there and track down a shipment of weapons for me. We managed to gain access to solid information that will tie it to O'Malley, but I need proof it's really there. They've probably stashed it around somewhere. A cop dealing weapons to a criminal anti-og gang? Not a pretty picture. Got that right. I guess we both agree. Nothing good. Wydaje mi się, że dochodzi o te tunele, które przed chwilą byłem. I don't know where exactly the DRB's cash is, but I know there's a bonus for you if you manage to sneak in and out without being spotted. Would make shit easier to handle on my side. No to akurat będzie trudne w moim przypadku. What about the undercover assignment? Posing as a hitman. O'Malley's crafty, and even a bit paranoid.
He's always using proxies, scapegoats, and red herrings to get us off his ass. But after months of schmoozing, we finally got through to one of his guys. Turned him into a mole. He provides us with information, stuff like that. And he's gonna be my way in? Exactly. Yesterday, another one of O'Malley's guys whacked someone. A drug dealer. There's a witness, but we don't have any details. O'Malley does, and he wants someone to take care of the mess. The usual guy just got busted for possession, so the contact will send you in to pose as his replacement. O'Malley will be waiting for you in an alley next to the police station. And you want me to milk him to get the info on the witness? You haven't lost your touch, Jensen. We think O'Malley will ask you to retrieve the murder weapon, use it to kill the witness, and then plant it on a scapegoat he can arrest later. What you need to do is get that weapon and bring it to me. And what about the witness? We're almost positive he's a member of the MCBs. Once you know the location, you'll need to get there, take care of any opposition, and prep him for retrieval. Prep him? Well, you know, he's a gangbanger, Jensen. He's not gonna turn in peacefully, but we need him alive. So I guess you're gonna have to play this one macho and knock him out. One of our guys will then just happen to stumble upon him. You know, serendipity. Okay, let's do this. You can contact me on my info link if anything comes up. Excellent. Oh, and Jensen, one last thing. To protect my cover, it'd be better if you only contact me again once you've taken care of everything. No, masakra. Kolejne tony misji. Na razie je wyłączymy. Nieaktywna. Nie, poczekaj. To i dobre. Nie ma, więc znaczników idziemy do mnie do domu. Okej. Wydaje mi się, że tamte właśnie te korytarze, te podziemne. Chłopie, spokojnie. I'm almost in my apartment now. Well, when you do get in there, connect the neural hub to your computer. I've created a secure tunnel, and I'll take over remotely. You can access my personal computer. Who do you think configured your security protocols? Ten padzida. To moje mieszkanie? Siema. Hello, who is it? No, elo. Dobra, idziemy tutaj. Do mieszkania. Ciekawie, jaki mam kod. No cóż. Pierdo komputerka. Pritchard, the hub's connected. I know. Now be quiet and let me concentrate. I need his name, Pritchard, not his entire genetic history. That's not his DNA. It's the data he was trying to steal from us before he... My God, Jensen. Your suicide hacker didn't kill himself. You obviously didn't see his brain splattered all over the floor. No, you don't understand. The wet drive modification in this chip, it allows someone to hack through you. It turns you quite literally into a human proxy. So he wasn't working alone. Someone off-site was doing the actual hacking. Exactly. And whoever it was tried to hide his location by using multiple satellites. But I may have just traced him to here. An abandoned factory complex in Highland Park. Get me the address, Pritchard. Because if we're lucky, whoever pulled our... poczekajcie. Chcemy przypadkowo spację? Zawsze mnie niszczyło w różnych grach, ewentualnie w filmach. Gość sobie napierdzielał osor w klawiaturkę, tak mniej więcej ja teraz. Nie wiem, czy to słyszeliście. I nagle wszystko jest piękne, wszystkie obrazek 2x3 robi się nagle full HD, wszystko widać, rejestrację, rodem CSI, prawda? Dobra, bla. O, dodam nowy kod dostępu. 5675. Czyli to jest to, o czym ja tutaj wcześniej Adam? Myślałem? It's David. Let me guess.
You're sending me to Highland Park. Not just yet. Frank's figured out why the network's been compromised. There's a persistent transmission coming from Derelict Row. Street gang territory? Well, our dead friend was posing as an Antioch. Who better to hide with than the D-Row ballers? Right. I'm on my way. And I still need you to see Dr. Markovic. Cholera wie, o co chodzi. No to idziemy tutaj. I gdzieś tutaj mieliśmy teraz sobie pójść. Szczerze powiedziawszy, gościa za bardzo nie posłuchałem. Ale widzę, że miejsce to będzie to samo. Bo są razem zgrane znaczniki, ale to jest przecież do wyjścia z tego bloku. Fuck. Zaraz zobaczymy. Chiron Building. No i dobra, poczekajcie. Włożmy sobie tutaj wymarłe blokowisko. To jest właśnie, kurczę, te misje są zgrane strasznie ze sobą. Te poboczne i te zwykłe. To jest właśnie, spotka się z dr Markowic. I cholera teraz wie, czy ja... Dobra, pójdziemy może dziś jeszcze tutaj na to wymarłe blokowisko całe. Zobaczymy, co tam się stanie. Tędy może się będzie dało przejść, zaraz zobaczymy. Nie, nie wydaje mi się. Tutaj tyle się tych lasek kręci po ulicach. Ja pierdzielę. Tu jesteś, wymarłe blokowisko. Co za ciota? Whatever happens, my man, don't. Jakoś na pewno musimy tam wejść, tylko jeszcze musimy zobaczyć jak. Chyba że pierw musimy zagadać do tego Onila, czy to Omila. I on nas wprowadzi tam do siebie na to terytorium. To też jest jakaś kurczę myśl. M5, M7, poczekać, M6, M7, nie, dobrze jest. Myślałem, że coś spieprzyłem już. To co, może teraz do kliniki Limb. Może jakoś się da tutaj, nie, widzę, że się nie da za bardzo. To cóż, trzeba cisnąć z buta. Z buta, inaczej nie pociśniemy. Nigdy nie czaiłem tego, dlaczego z jednej części miasta do drugiej trzeba przechodzić przez takie coś jak tutaj właśnie te korytarzyki. No, w końcu przeszedłem. Jestem już blisko. Tu jest już widać tę całą klinikę. Widać się odróżnia od innych budynków. Jest taka nowsza. Dawno nie było strzelaniny. Mówiąc szczerze. Jensen, David Serloff told me you'd be dropping by. I've just been reviewing the test results we received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been 6 months, Doc. Shouldn't I be on neuropazine shots by now? One would think, but these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrode seems to be getting stronger.
So I'm free to go? Well, Mr. Seraf did ask me to discuss another topic with you. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery? Not all of my implants were switched on, I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc. What does Seraf want? He feels that you might be ready to speed up the activation process using special software known as Praxis Kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. Seraf did make a generous donation to LIM in your name, thus ensuring that Praxis software linked to your particular neuro enhancements would always be available to you and you alone. Please, take a look. No spójrzmy, spójrzmy. Nom. Ku przedmioty. Amunicja Typhoon. Hipostymulant. Zestaw Praxis. No co, musimy kupić zestaw Praxis, tak? To o to chodzi. No czaję. Amunicja Typhoon. Teraz kliknijmy. Very well, Mr. Jensen. Use it in good health. Czy mogę sobie kupować teraz te punkciki? Na to wychodzi. To będzie tutaj, tak? Tak, zgadzałoby się. Mamy dwa praksisy. I co wy tam mówiście? Ulepszenia pleców? Nie. System lądowania Ikar. O właśnie. To muszę sobie zdecydowanie kupić. Tak jest. To sobie też kiedyś kupimy. I teraz idziemy jeszcze to przetestować. Protesting is not against the law. Na przykład pójdźmy sobie gdzieś, kurczę, gdzie by tutaj skoczyć tutaj. Adam, are you finished at the clinic? Tak, załatwiłem. For now. Good. Frank still can't close the security breach. Go to Derelict Row and kill that transmission. Dobra, tylko jak ja mam tam teraz wejść? Także, wiecie co, jeśli ktoś z was przeszedł już ten epizod tutaj, to dajcie znać, czy muszę wykonać na przykład którąś z misji pobocznych, żeby dostać się tam. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli odcinek się podobał, to łapkę do góry, skomentuj ten film i zasubskrybuj mój kanał. Eliza. A, to jest ta laska, która, pamiętacie, na początku prowadziła wiadomości. Dobra, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!